Kujawsko-Pomorskie. Region jedyny w swoim rodzaju. Nie konkuruje ani z morzem, ani z Tatrami i w tym tkwi jego siła. Tu nie trzeba szukać daleko, a wystarczy spojrzeć przed siebie i odnaleźć własną markę. Kujawsko-Pomorskie to dwie silne stolice, tak samo różne jak równie piękne. Silna gospodarczo Bydgoszcz i historyczny Toruń, jak siostra i brat, wokół których gromadzi się rodzina. 19 powiatów pełnych lasów, jezior, nowoczesnej infrastruktury i biznesu. Powiatów, które przez 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej stały się miejscem prawdziwie przyjaznym do życia. Wykorzystaliśmy ten czas mądrze, stawiając na lokalny potencjał i przedsiębiorczość. Powiat Mogileński. Kolejny na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, które odwiedzamy. Unijne fundusze pomogły zmienić oblicze tego miejsca w ostatnim dwudziestoleciu. Widać zmodernizowane drogi powiatowe, a jest ich tutaj blisko 400 km. Poprawiła i wciąż poprawia się infrastruktura miast i miejscowości. Przykładów można szukać choćby na boiskach sportowych, a także w potrzebnej mieszkańcom, choć nieczęsto zauważanej oczyszczalni ścieków. Powiat Mogileński to miejsce, gdzie inwestuje się także w zdrowie. Powiat Mogileński w tym dwudziestoleciu, jeżeli chodzi o prozdrowotne inwestycje, naprawdę bardzo wiele w tym kierunku zrobił. Główne inwestycje to chociażby rozbudowa szpitala mogileńskiego i świeżo oddany, po modernizacji, po przebudowie, strzeleński ZOL, czyli przebudowa byłego szpitala w Strzelnie celem utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego. Warto tutaj zawitać na dzień, dwa albo i dłużej, bo wartych zobaczenia miejsc jest wiele. Nad miastem góruje tysiącletni klasztor pobenedyktyński. Przeszedł skomplikowane koleje losu. Dziś tym miejscem opiekują się kapucyni. Zasadniczo kościół był postawiony w stylu romańskim, ale 200 lat właściwie później już niestety był splądrowany. I później cały szereg przeróbek, także obecnie to bardzo wyraźnie widzimy. Romański styl, gotycki, a calutki wystrój, jeśli chodzi o prezbiterium i ambona, z kolei mamy bardzo wyrazisty barok. Mamy między innymi też w Irydarzu studnię, najstarszą w Polsce studnię, która jest na swoim miejscu. Ona jest zasypana, ponieważ prawdopodobnie groziło to jakimiś ruchami wód podziemnych, żeby nie naruszało fundamentów, bo jest prawdopodobieństwo, że to wzgórze jest też sztucznie trochę nasypane. To punkt obowiązkowy wizyty w Mogilnie. Na sakralnym szlaku powiatu warto zobaczyć także i inne miejsca. W Strzelnie to na przykład zespół dawnego klasztoru Norbertanek z rotundą świętego Jakuba. Piękne zabytki oferują też mniejsze miejscowości. Trafiamy choćby do Kościeszek i tamtejszego kościoła świętej Anny. Ciekawych miejsc w okolicy jest mnóstwo. To miejscowość Ostrowo i stojący pośród pól wiatrak Koźlak z początków XIX wieku. Przemierzając powiat mogileński, warto także poleżeć chwilę na plaży. Odwiedzamy więc przy jeziorze. Jest to jeden z cichszych ośrodków wypoczynkowych, nie ma wielkiego hałasu. Mamy duże pole biwakowe, na którym w tygodniu czy w weekendy przebywa około 200 do 300 osób. Jest cisza, jest tutaj na pewno bezpiecznie. Choć wody w jeziorze ubywa, to dobre miejsce do aktywności sportowej. Nad bezpieczeństwem także tu czuwa wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Przy jeziorze zrobiły się takie weekendowe bardzo. W niedzielę jest tłum ludzi, można powiedzieć, jak jest dobra pogoda, w tygodniu jest znacznie mniej. No ale radzimy sobie, mamy możliwość, że zmieniamy ilość ratowników i w poprzedni dzień, jak jest bardzo mało osób na plaży, jest 3 ratowników, a w niedzielę, w soboty, kiedy jest tłum, jest nas 6, prawie nawet 8, także pod tym względem mamy komfortową sytuację. A skoro o sporcie mowa, to wróćmy do Mogilna, bo tu niemal każdy zapytany o sport odpowie dziś siatkówka. Drużyna z miasta po raz pierwszy w historii zagra w Ekstraklasie Kobiet. W ciągu 2 lat zrobiliśmy 2 awanse, bo 2 lata temu awansowaliśmy do pierwszej ligi, a w tym roku napisaliśmy dalszą historię tego
klubu i naszego pięknego miasta udało nam się uzyskać awans do Tauron Ligi, co jest sukcesem niebywałym i prestiżem w historii tego miasta, w historii naszego klubu i myślę też, że na miarę Polski, że takie miasto jak Mogilno zaistniało poprzez siatkówkę. Nie brak tutaj miejsc dla ludzi kreatywnych. Takim, które w ostatnich latach rozpoczęło prężną działalność, jest magazyn GS, prowadzony przez Mogileński Dom Kultury. Magazyn wyglądał zupełnie inaczej jeszcze kilka lat wcześniej. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o sam budynek, to był zaadaptowany przez Stowarzyszenie Magazynowiczów. Dużo się tutaj działo kulturalnie, ale ze względu na stan budynku musiał zostać zamknięty. Udało się uzyskać fundusze z unijne, a także krajowe i wyremontować ten budynek, który teraz widzimy. Dzieje się tutaj naprawdę dużo. Koncerty, spotkania, mamy tutaj różnego rodzaju kiermasze. Na co dzień górą opiekują się seniorzy, klub seniora, Mogileński Klub Seniora, który ma różnego rodzaju warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, a dół zagospodarowany jest na koncerty, a także różnego rodzaju spotkania z artystami. Powiat mogileński, być może na pierwszy rzut oka niepozorny, ale gdy przypatrzymy się bliżej, wart jest poznania.